Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przyjemność jedzenia czerpiemy nie tylko ze smaku, ale też z wyglądu tego, co zjadamy. Warto więc przykładać jednakową wagę zarówno do smaku, jak i do dekoracji wyrobów cukierniczych. Aby komponować odpowiednie dekoracje, konieczna jest znajomość m.in. właściwego doboru barwy i roli, jaką pełnią w kompozycji cukierniczej. Barwa kolor. Jest to wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi, inaczej mówiąc, to odbite światło, które widzimy i czujemy przez zmysły i mózg. Barwy klasyfikuje się według różnych kryteriów. Według najważniejszego z podziałów wyróżniamy barwy podstawowe i barwy pochodne. Barwy podstawowe, zasadnicze, to takie, których nie można uzyskać z połączenia innych barw. Barwy podstawowe są oddalone od siebie o 1 trzecią obwodu koła na tak zwanym kole barw. Barwy pochodne powstają z połączenia parami barw podstawowych, a ich odcień uzależniony jest od proporcji użytych barw podstawowych. Połączenie barwy żółtej z czerwoną pozwala uzyskać kolor pomarańczowy, natomiast żółtej z niebieską kolor zielony. Jeśli zmieszamy kolor niebieski z czerwonym, otrzymamy barwę fioletową. Ze względu na wrażenia wzrokowe, jakie wywołują kolory, można podzielić je na ciepłe oraz zimne. Barwy ciepłe ożywiają i działają pobudzająco na psychikę. Barwy zimne tłumią emocje, uspokajają i koją. Podział barw na ciepłe i zimne ma swoje uzasadnienie psychologiczne w skojarzeniach, na przykład Żółta kojarzy się ze słońcem, czerwona kojarzy się z ogniem, niebieska kojarzy się z wodą lub niebem. Warto również zapoznać się z oddziaływaniem barw na psychikę ludzką i tak na przykład. Czerwony działa pobudzająco i przykuwa uwagę. Żółty to wesoły kolor słońca i radości, ale cytrynowy męczy i może wywołać poczucie bezsilności. Pomarańczowa barwa pobudza i daje poczucie ciepła. Purpurowa barwa uspokaja i nastraja melancholijnie. Jasny fiolet może wywołać uczucie smutku i tkliwości. Zielony wywołuje uczucie spokoju i odprężenia. Sprawia wrażenie świeżości i wilgoci. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.